Obywatelska ustawa w obronie wolności chrześcijan została skierowana do pierwszego czyta czytania w Sejmie. Projekt precyzuje przepisy kodeksu karnego i pomoże skuteczniej egzekwować kary za obrazę uczuć religijnych. Ustawa w obronie wolności chrześcijan to w praktyce nowelizacja kodeksu karnego w zakresie ochrony wolności religijnej. Zgodnie z projektem publiczne leżenie lub wyszydzanie kościoła lub związku wyznaniowego będzie zabronione. Trzeba postawić tamę. Wyszydzaniu, obśmiewaniu wartości najświętszych dla chrześcijan. Mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Wraz z powstaniem tzw. strajku kobiet, który skupił wokół siebie środowiska lewicowe i feministyczne, wzrosła także liczba ataków na kościoły i wiernych. Swoją rękę przełożyły do tego także środowiska LGBT, co widać w statystykach. Ilość takich postępowań wzrosła nie o 10%, nie o 100%, ale o 1400%, czyli w latach 2015 do 2021 tych postępowań było już wprowadzonych 2435. Zaznaczył minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Teraz ataki na kościoły i wiernych, także te werbalne będą mogły być skutecznie ścigane. Wprowadzamy rozwiązanie polegające na ochronie przedmiotu kultu czy miejsca kultu, niezależnie od obrazy uczuć religijnych. Dotychczas trudno było wykazać, czy rzeczywiście doszło do obrazy czyichś uczuć religijnych. Za ich obrazę będzie grozić kara grzywne ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Taka sama kara będzie grozić za przeszkadzanie w wykonywaniu aktu religijnego. Nie będzie miało znaczenia, czy przeszkadzanie było złośliwe, czy nie. Dotychczas ten warunek musiał być spełniony. Projekt ustawy został już skierowany do pierwszego czytania w Sejmie, poinformował wiceminister. Marcin Warchoł. Do 4 stycznia pierwsze czytanie powinno się odbyć w zależności od kalendarium Sejmu. Liczymy, że będzie to miało miejsce jeszcze w okresie w tym roku przed świętami. Choć ustawę przygotowała Solidarna Polska, to projekt jest obywatelski podpisało się pod nim 380 tysięcy osób.